Życie potrafi dać w kość, albo postawić nas pod ścianą. Czasem pędzi tak, że nie słyszymy nawet własnych myśli. Na szczęście, zawsze można sobie zrobić przerwę: na oddech, na uśmiech, na krótką rozmowę z sobą samą, kimś bliskim albo Kasią Miller. Ja nazywam się Joanna Olekrzyk i zapraszam na podcast Przerwa na Kawę z Kasią Miller. Dzień dobry Kasiu. Dzień dobry Jasiu. Witaj, kochana. Dzień dobry w jestem... Ten przepiękny, cieplutki, jeszcze ciągle bzowy dzień. Tak, właśnie chciałam powiedzieć. Ten nareszcie słoneczny dzień. Ajajaj. Od razu się buzie bardziej uśmiechają. Mam nadzieję, że Państwo też nas słuchają w słoneczny dzień, bo my nagrywamy w bardzo słonecznej. Co już... prawda, w piwnicy, to znaczy w miejscu bez okna. Ale ja czuję to słońce. Ale masz na sobie bluzeczkę w takie śliczne hortensje, więc tak, to w ogóle jakbyśmy były w ogrodzie. Tak, piękne kwiaty, tak. Sama jesteś jak ten kwiat. O! Dziękuję bardzo. Tak się czuję <laughs> również w tej piwnicy. A chciałam porozmawiać dzisiaj z Tobą. No, w sumie też o takim temacie, który jest związany z kwitnieniem, może. Z, z, i z dbaniem o swój własny ogródek. Z rozkwitaniem. I z rozkwitaniem. Mianowicie temat rodzice, a my. I chciałam go zacząć no, od takiego. Z rozkwitaniem zdarza się na szczęście. Uważam, że, mo że można, można, że można w tym kierunku pójść. zresztą, co, co, co należało udających dzieci. Tak. Chciałam zacząć od takiego nietypowego wstępu odnoszącego się do tego, co mówiłyśmy w poprzednich odcinkach również, bo to mi się bardzo spodobało, do czego doszłyśmy i chciałabym na początku też to zaznaczyć, że za każdym razem, jak mówimy o, że rodzice wychowali, że, że, rodzice, że dzieciństwo nas tego nauczyło, to też podkreślamy, że mówimy o społeczeństwie, że, że tak. rodzice są. Elementem społeczeństwa. Tak, ja to nazywam tubą kultury, czy wiesz, o. takim mikrofonem, <noise> prawda, przez który społeczeństwo i kultura przemawia do dzieci, bo przecież oni zbierają to wszystko po pierwsze od swoich rodziców, po drugie od sąsiadów, od mediów, od autorytetów, prawda? Od kościoła, od yy, szefów i tak dalej. No ale też najwięcej oczywiście od swoich rodziców, którzy też byli, prawda, tą tubą kultury troszkę wcześniejszej. Tak, my się w wielu rzeczy uczymy na błędach poprzednich Dokładnie. pokoleń. No albo nie uczymy na błędach. Albo nie, tak. Do, powtarzamy błędy, nie. dużo powtarzamy. Dużo błędów, powtarzamy, tak. ale y, chciałam to zaznaczyć, bo y, podobała mi się też książka, którą y, ostatnio przeczytałam. Widziałam, że Ty też ją czytałaś: tak. Wypełnić pustkę. Jonis Webb. Y, ona ma taki podtytuł: Pokonaj skutki zaniedbania emocjonalnego mm. z dzieciństwa. Y, Jonis jest psychoterapeutką i pracuje z, ze swoimi pacjentami, nad, y, czy też klientami, y, nad właśnie takimi ranami z dzieciństwa, których Thank <laughs> you. Nie widać, to znaczy ona we wstępie pisze taką, takie fajne zdanie, że zwykle jak ym, wspominamy dzieciństwo, to skupiamy się na tym, co pamiętamy i na tym, co w nim było. A ona mówi, że w jej zdaniem równie ważne jest skupienie się na tym, nie czego pamiętam. nie pamiętamy o, i czego nie było. Nawet bym powiedziała, że jako terapeutka ja na to pracuję z ludźmi, żeby właśnie to sobie przypominali. Prawda? A już szczególnie, jeśli ktoś mówi, ja nic nie pamiętam z mojego dzieciństwa, to ja pytam, do którego roku? I bardzo różne słowa. Słyszę czasem do pierwszej klasy, a czasem do siódmej. Naprawdę. No i wtedy to już jest strasznie, wiesz? To znaczy, że tam w tym domu było okrutnie i że to było tak bolesne, że to biedne dziecko zrobiło wszystko, żeby się tego, wiesz, zaprzeć w sobie, bo byłoby mu bardzo trudno wytrzymywać, wiesz? Tak, to się zgadzam absolutnie z tobą, też znam wiele takich historii, myślę, że wszyscy znamy takie historie, ale też Johnny Swap pisze o tych rzeczach, których zabrakło w tym znaczeniu, bo też nawiązując do tego, co powiedziałam wcześniej, podoba mi się jej podejście, bo ona za każdym razem podkreśla, że ta książka nie, nie jest napisana po to, żeby obwinić rodziców, że rodzice ale... sami już się obwiniają o wiele rzeczy i że nie da się być... Rodzicem, który wszystko dowiezie, prawda? I Słuchaj, zawsze się dobrze zachowa. To jest temat, który czasami przeciwnicy terapii bardzo podnoszą. Wy to tylko na te biedne matki, albo wy to na tych rodziców, co oni winni? Oni się starają jak mogą. Oczywiście, że się starają jak mogą, w większości, absolutnie. Bo nawet czasami bardzo przekraczają swoje własne, wiesz, komforty, żeby dzieciom coś dać, zrobić coś dla nich. I to nie ulega kwestii, tylko przecież z kim się ma liczyć dziecko. Które zostało, wiesz, no jakby to powiedzieć, pokrzywdzone i uszkodzone często. W dobrej woli często przecież zostało mhm. uszkodzone, więc jeżeli ono ma siebie, Uwolnić i ma opuścić je trauma, to ona musi być skierowana do tych, przez których dziecko tę traumę przeżyło. No trudno, żeby dzieciak rozumiesz na terapii, znaczy dzieciak, dorosła osoba, która pracuje nad sobą, ale ma zejść w ten czas, kiedy na przykład mówi do tatusia: Byłeś dla mnie okrutny. Trudno, żeby mówiła: kultura była dla mnie okrutna. Bo to on był, prawda? On krzyczał, bachorze jeden zejdź mi z drogi, głupia jesteś, a jeszcze tu mordę prujesz, nie? Przecież to nie kultura krzyczała do dziecka, ani mm -hmm. medium żadne, tylko ten tatuś, który miał być tym, prawda, opiekunem y, ciepłym, nie? Miało, no dziecko po prostu tego by potrzebowało, nie? Ale potem przychodzi to zrozumienie, prawda, że rodzi większości ludzi, którzy są na terapii kultury. przychodzi, choć nie wszyscy. Ale ja myślę, że bardziej jest ważne, żeby tak zwane społeczeństwo zrozumiało, że my nie, nie potępiamy. Po pierwsze, bym chciała, żeby ludzie zrozumieli, że praca nad sobą polega na tym, żeby ani się nie potępiać, ani się nie usprawiedliwiać, tylko się poznawać. To Krishnamurti Murty mnie tego nauczył. Bardzo to jest piękne, takie rozróżnienie. Ani się nie potępiać, ani się nie usprawiedliwiać, czyli poznawać. Znawać. to jest opis. Wczoraj, nie, przedwczoraj, w niedzielę jedna, jedna klientka na grupie, bo miałam w sobotę, niedzielę grupę, mówi ty mnie oceniłaś, ty mnie skrytykowałaś, się mówię, kochanie, to w ogóle nie jest krytyka, nie ocena. Jak się tego jakby, przestawisz się na to, bo jej powiedziałam, jak robisz to i to, to ci z tego wychodzi to i to i jest ci wtedy z tym źle. I ona, ponieważ rodzice bardzo ją oceniali, uważa, że jak ja powiedziałam, że jest tobie z tym źle, to znaczy, że ona coś źle robi, rozumiesz? Mhm. A to jest przecież w jej interesie, że jej jest źle. Mnie jakby ci było dobrze, to byś nie musiała w ogóle tego zmieniać. Sama na to, prawda, narzekasz, sama opowiadasz, że cię to boli, że to jest dla ciebie trudne. Ale ponieważ ja jakby nazwałam to takim, wiesz, wprost językiem, to ona miała dobrych parę godzin problemu z tym, czy ja ją w ogóle lubię w związku z tym. Ja mówię, wiesz, ja ci, ja wam wszystkim daję to, co ja widzę jako wasz opis. To jest, wiesz, czasami oczywiście... On się Wam nie podoba, bo człowiekowi właśnie często jest trudno samemu siebie nazwać po imieniu, co robi, albo co mnie boli, albo co mnie gryzie, albo kogo ja gryzę. Bo wtedy wyjdę na kogoś, wiesz, niefajnego. Bo rodzice, jak tylko coś się zdarzało, to mówili, no ty, wiesz, jesteś nie w porządku, rozumiesz? Jesteś absolutnie w porządku, tylko po co cię ma to boleć, prawda? Po co mhm. cię to ma właśnie gryźć? No to przyjęły. To jest bardzo ważne, żeby tonówki tak zwane, wiesz, żeby przyjęły. Że to nie jest ocena, tylko opis. Mhm. Opis jest czymś, co jest niezbędne, żeby coś z tym zrobić. I to słynne ciągle, to co ja mam z tym zrobić? Ja mówię, najpierw jeszcze musisz zobaczyć, na czym to polega, mm -hmm. i to dość długo zobaczyć, i się naprawdę rozejrzeć, co ci w tym pasuje, a co ci nie pasuje. Tobie, nie mnie. Wiele rodzin wychowuje dzieci w pustce, czyli mm -hmm. ich de facto nie wychowuje, tylko je przetrzymuje. Karmik, wiesz, tam poi, prawda, ubiera. Pilnuję, żeby do lekarza poszły, czasem niekoniecznie, ale często, żeby poszły jednak, jak trzeba, ale pustka jest w tym sensie, że tak, nie jeździ się, nie chodzi się, nie czyta się, nie, nie dyskutuje się, rozumiesz? Nie, po, nie pojawiają się nowi ludzie, nie chodzi się do ludzi, niespecjalnie na przykład pozwalają, żeby ktoś przychodził do nich, wiesz, dzieci inne, niespecjalnie, żeby one chodziły do innych domów, a jeszcze się bardzo często nasłuchają czegoś takiego, że wiesz, do tych to nie chodzi, bo to są. Bogaci to oni kradną. Do tych nie chodź, bo oni piją, to na pewno, wiesz, tam będzie w domu meta, a nie, wiesz, ludzie. No przecież nie wszyscy, co piją, wiesz, się nie nadają do tego, żeby ich znać, bo niektórzy są bardzo interesujący. Zresztą e, bogaci też. <laughs> no i e, e, albo na przykład biedni, prawda, biedniejsi całkowicie. Wiesz, no rodzice mają takie tak zwane normy swoje. Ale rodzice czasem niektórzy mówią, że nie chodź, bo masz siedzieć w domu po prostu. Albo siedzi tutaj, bo dzisiaj, albo dlatego, coś ci że... się stanie, czyli tak, straszą, prawda? Tak. Albo sam fakt bycia porządną grzeczną dziewczynką czy chłopcem wymaga tego, żebyś siedziała w domu. Tak, właśnie ta Johnny Swab pisze, że wszystkie rodziny, w których jest jakiś, um, jakiś, no nie wiem, jak to powiedzieć, jakiś błąd systemowy, które nie, nie do końca działają w jakaś dysfunkcja, w taki, jakaś dysfunkcja mhm. właśnie, to one trzymają wszystkich swoich członków bardzo blisko. Nie chcą, żeby. Się żeby się rozłazili po tak. świecie, po innych domach. No, to Że, tak wiesz, jak socjalist nas trzymał, wiesz, tak. żebyśmy nie zobaczyli, jak to fajnie jest na zachodzie, bo tam przecież biją wiesz wszystkich. I na ulicach kradną bez przerwy, prawda? Tak, tak. więc a my tutaj mamy tak słodko, spokojnie i dobrze. Czyli wszystkie systemy tak, opresyjne tak, chcą, absolutnie. żeby ich mhm. uczestnicy, członkowie trzymali się blisko i żeby to świat był zły, wrogi, a to, co a nie, dobre jest w środku. Tak. Tak? Musimy... A my ci tylko najlepsze rzeczy tak, tutaj. I, I nie zdziwić się na pewno, ja ci powiem, że po pierwsze w takiej cudownej książce, którą bardzo Państwu polecam pod tytułem Być w świecie i nie zwariować, ja z tego zresztą zerżnęłam swoje część tytułów moich książek. E, twórczo między, wykorzystałaś. O, o, dziękuję ci, Słonko, tak, tak. dokładnie zrobiłam. E, pomiędzy Rozmowa pomiędzy Skinerem, takim e, Robin Skinner, chyba jak dobrze pamiętam, świetny terapeuta amerykański i świetny angielski aktor John Cleese, A, który o rozmawiał ze swoim terapeutą po długich latach terapii u niego. Był bardzo już, no w ogóle bardzo inteligentny facet i bardzo kumaty, więc sobie zrobili razem dwie książki. Żyć w świecie nie zwariować i żyć w rodzinie nie zwariować. Ja tę drugą czytałam. Tak, świetne są obie i oni są doskonali, są dowcipni, mądrzy, i oni się tam zadziwiają, że cała psychoterapia i cała taka, wiesz, podręcznikowa wiedza psychologiczna, no jednak jest oparta na dysfunkcyjnych sytuacjach. Na przykładach ludzi, którzy, wiesz, albo się uzależniają, albo cierpią, albo tam sobie robią krzywdę, albo komuś robią krzywdę. Gdzie są książki o zdrowych rodzinach, ale może nikt by ich nie czytał, bo tak się mówi, że wiesz, good news is bad news, prawda? Więc właściwie to może nudne byłoby dla ludzi, że ktoś żyje w szczęściu, wiesz, a ja nie, na przykład to jeszcze by to zezłościło niektórych. I powiedzieli, że znają jakieś badania, które nie pamiętam już, wiesz, nazwisk, kto to robił, bo ja nie mam do tego głowy, ale one polegały na tym, że właśnie pobierano. Według takich opinii e, dość swobodnych, ale jednak wielu, wielu osób, bardzo udane, prawdziwie udane rodziny, gdzie był, wiesz, serdeczność, spokój, pogoda, ducha i wiesz, co było jedną z najważniejszych rzeczy. Odwrotka tego, co powiedziałaś. Wolność i pozwalanie na to, że jak na przykład dziecko mówiło tak to ja jadę, zamiast studiować tutaj prawda bliziutko z rodzicami, jadę do jakiegoś bardzo dalekiego kraju, bo tam będę na przykład wolontariuszem, wiesz, w szpitalu, który się buduje dla, nie wiem, głodnych dzieci, wiesz, w Bangladeszu. I oni wszyscy w rodzinie: mówili, "Ojej, ale ty wymyśliłeś, jaki ty dzielny jesteś. No jedź, będzie nam bez ciebie smutno, będziemy tęsknić, będziemy dzwonić, pisać" ty też pisz, niech Ci się tam wszystko powodzi. Rozumiecie, mm. co się by działo w polskiej rodzinie, nie w każdej oczywiście, ale w niektórej. Mowy nie ma. Nigdzie nie jedziesz, co ty masz za pomysły? To jakieś tam cię, wiesz, choroby zjedzą, zabiją cię tam, tam się dzieją straszne rzeczy. Skąd ci to do głowy przyszło? To nie nasze dziecko, Zmiesz w ogóle albo ja tu będę bez ciebie umierać, ja tu będę codziennie się martwić. I jak możesz mi to robić? Jak możesz sam? mi to On to sobie robi, prawda? I teraz tak, właśnie o to chodzi, że ludzie wolni wracają do tych, którzy. Go, czy ją kochają, z powodu, że też kochają, mm -hmm. prawda? Że też tęsknią. Nie chodzi o to, że jak ktoś gdzieś jedzie, albo jedzie nie tam, gdzie my chcemy. Ty jedziesz w górę, a ja jadę na morze, nawet mówię o małżeństwie, prawda? No to przecież się do siebie stęsknimy, będziemy sobie przysyłać zdjęcia, a potem padniemy sobie w ramiona i opowiemy sobie, jak było, prawda? I mm -hmm. powiemy, jak ja ci dziękuję, że mogłam sobie być w kochanych górach, prawda? Jak pięknie śpiewał Stink, jeśli kogoś kochasz, puść go wolno. Dokładnie. No. I to dotyczy zarówno jest, dziecka, oje, jak i jak z tym jest partnera, partnerki, no, no ale jest to strasznie trudne. Jak z tym I, jest to, tak, I to boli zawsze. Bo ludziom się wydaje, że jeżeli ludzie, rodzice mówili, my Cię kochamy i chcemy mieć cały czas na Ciebie baczenie, to znaczy, że to jest objaw miłości, bo my Cię chronimy, bo my Cię pilnujemy, bo my chcemy dla Ciebie jak najlepiej, no nie bo bo zabraliśmy ci wolność. No dzisiejsze czasy, dzisiejsza tak. psychologia już to powiedziała jasno, że nadopiekuńczość też jest krzywdą. No i jest to rodzina dysfunkcyjna, jak tak. mamśka tak lata, jak, jak ten, wiecie, taka kwoka, co Hel to cały czas Helikopterowi tak. rodzice. Helikopterowi tak. rodzice, tak. I cały czas krążą tak, tak. nad Bo my się dziecko. o ciebie martwimy, w ogóle jak się słyszę, martwimy. Dlaczego się o mnie trzeba martwić? Przecież ja jestem zdrowa, fajna, wiesz, nie głupia, prawda? No to co, co martwienia? Najcudowniej jest mówić do dzieci, wierzymy w ciebie, mm -hmm. prawda? To, to, to wracamy do naszego to pierwszego co? odcinka. Za, do wielu odcinków Jeśli będziemy wracać. Jeśli nie wiesz wracać, tak, w tak. co wierzyć, to uwierz w siebie i wierzmy też w ludzi, których kochamy. No. To jest im bardziej potrzebne niż to martwienie się Jasne, nich, że prawda? tak. Jasne. Wracając do książki Johnny Swep, ona raz, że podoba mi się w niej to, że mówi, że ta książka nie powstała, żeby obwiniać rodziców i za każdym razem to podkreśla, a jednocześnie ona mówi, że od, od czegoś musimy zacząć. Ona też chce wytłumaczyć, że ta krzywda często jest Raz, że nieuświadomiona przez dzieci, dwa, że jest tak jakby trochę niezawiniona, bo rodzice w. Często w najlepszej wierze, ale się, ale się stała i trzeba ją nazwać. Koniecznie. I to nie jest przeciwko nikomu, nikomu. tylko to jest to To jest siebie, tak. Oczyszczanie tak. siebie. To tak, jak to, poczekaj, jak to ten drugi tytuł jest taki ładny? Ten podtytuł. E, pokonaj tak. skutki zaniedbania emocjonalnego. Dokładnie tak. to za, zaniedbanie emocjonalne, tak. Tak. to też już badania potwierdziły. Zwykle jak myślimy o zaniedbaniu, zaniedbaniu. To widzimy brudne dziecko, prawda? Niedojedzone? Zostawione i jeszcze czasem bite, same, tak, bite, z siniakami, a tutaj może być dziecko z cudownej, tak zwanej, cudownej rodziny, prawda? Pączuszek w maśle, no tak. ubrany, głaskany, wychwalany, prawda? Prowadzony na takiej smyczce wytwornej, biżuteryjnej, nie? Ale na smyczce właśnie. No właśnie, to są dzieci, których się, jak to się, których się nie widzi, nie widzi się ich uczuć i potrzeb, bo na przykład się uważa, że to, co ja potrzebowałam jako dziecko, jest aktualne w odniesieniu do mojego dziecka, prawda? Skoro ja potrzebowałam ale Moi się mówi, rodili, ja potrzebowałam, tak? bo już się nie pamięta o swoich potrzebach, to bo też. rodzicom moim udało się zgasić moje potrzeby, to obciąć też. je, Tak, poobcinać te, takie wystające, wiecie, te, takie farfocle, co tak to jak, na boki. Tak jak kiedyś to było straszne, obcinało się psy, y, psom ogony, I uszy i uszy, nie i wiem ogony. Skąd to, I pies, nie wiem. I pies miał od razu... Ogon jest wyrazem Och, emocji psa, i to prawda? Więc ilu, się odcinało emocje. I to ilu emocji. To się... Ja wczoraj patrzyłam na takiego pieska, który wokół swoich państwa właśnie raz podnosił ten ogonek i machał. Raz opuszczał, bo oni tak nie zwracali na niego uwagi. To on natychmiast pokazywał tym ogonkiem smutek, bo opadł mi, już mnie w tej chwili nie chcą. A potem uszka się podnosiły, bo oni coś do niego powiedzieli i znowu podskafia, a ogonek szalał. Wiesz, to było niesłychane patrzeć na to. I jakkolwiek by to dziwnie nie zarzmiało, dzieci też tak, mają takie ogonki, mają ogonki które tak. są im czasem I mają mieć. podcinane, a czasem właśnie tak. chwalone, tak. obserwowane i widziane. O właśnie, tak, to widziane o to chodzi, że i dzieci są zmiane. widziane Czyli i rozumiane. Czyli tatuś tak. czy mamusia wiedzą, że ten ogonek macha. Nie dlatego, że dziecko na przykład jest całe szczęśliwe, że będzie za chwilę odrabiało lekcję, tylko jest na przykład całe szczęśliwe, że mu się powiedziało, kochanie, Popatrz, jak fajnie to zrobiłaś, prawda? Mm -hmm. No, już może. No. W książce jest taki przykład, chcę go też przytoczyć, żeby unaocznić, jakie to mogą być czasem drobne zdarzenia. One wychodzą podczas terapii, pewnie masz też takie doświadczenia. Jeżeli wychodzą podczas terapii, to one były pozornie drobne, a de facto strasznie ważne. Prawda? Tak, tak. tak. masz absolutnie tak. rację. Jest jeden taki przykład. Dziewczynka, dorosła już kobieta, wspomina, że jako dziewczynka bawiła się, zawsze dużo czasu z mamą spędzała. Mm. Mama lubiła ją mieć przy sobie, taty dużo nie było w domu, ale I wyjechali. Pewnie mówię, jesteśmy jesteś moją jedyną przyjaciółką. Coś w tym stylu rzeczywiście Jezu. było i też mama tak mówiła, że właśnie to ona powinna być z nim, a tacie dajmy spokój. Ta, On bo On jest zmęczony, dużo pracuje, tak. jest, ma odpowiedzialne zadania. I kiedyś w trójkę pojechali na wakacje nad morze i był taki moment, że ona siedziała z mamą na leżaku cały czas razem, ale tata powiedział, chodź pokopiemy zamki z piasku. Hmm. I ona mówi, że była, poczuła się tak wyróżniona, tak, tak szczęśliwa, że wreszcie tak. ty, Raz, że to jest coś wyjątkowe męskiego, i ciekawe, dwa tylko statą najczęściej. I mam się jej nie pozwoliła. Poszła i zaczęła kopać, ale mama po jakimś czasie powiedziała: dosyć już tego, nie zajmuj tacie czasu, chodź tutaj siąć koło mnie. I ona tak wstała, jako ta mała dziewczynka, to, to pamięta. I czekała na reakcję taty. Żeby tata powiedział do mamy, kochanie, my tu budujemy zamek. My tu jesteśmy budowniczowie oboje, nie zabieraj mi mojej inżynierki. Dokładnie, albo jak chcesz, tak. to chodź nią To chodź do nas, prawda? do tego. Tak. Tak. To po pierwsze pokazuje, jak rodzice ze sobą byli kompletnie niedogadani. Po drugie, wybaczcie, wszystkie mamy do matki. Ona nieuświadomiona, ale jej się wydawało, że jeżeli jej się tatuś nie podoba jej mamusi, to, tata, to znaczy, że ona będzie chroniła córkę zupełnie się nie zdając sprawy, że rozgrywa przy pomocy córki grę ze swoim mężem, zamiast z nim, rozumiesz, wyczyścić tak. co się tu dzieje. Ona też tak przypuszczalnie była wychowana, że tata ma. Albo ta siedzi zna, za drzwiami w gabinecie. Tak. Biedny Tomek Jastrun opowiadał siedziałem, bo wiesz, on miał słynnego ojca, to mm -hmm. poetę, i mamusia mówiła, tatuś w gabinecie. I on biedne dziecko, siedział pod tym skulony, pod drzwiami, kiwał się i mówił sobie tak, nudzę się, nudzę się, nudzę się. Wiesz, nie mówił, brak mi tatusia, brak mi tatusia, bo po prostu sobie nie umiał tego nazwać. Nie umiał sobie źle tak. się czuł, po prostu się źle czuł. Bo rodzice też czasem pomagają nazwać pewne rzeczy. Na przykład mówią, jest ci smutno, bo nie ma z tobą taty. Tak, I czy to dziecko tak. mówi tak, jest mi smutno. Tak. Albo nie mną taty, tak? Albo jeśli smutno, bo się pokłóciłeś ze swoim kolegą, najlepszym, tak. i nie wiesz co to będzie dalej. I on wtedy mówi: tak, jestem też zły na niego. Na przykład, nie na wolno przykład, ci tak. być złym. No to strasznie dużo rodzice mogą tylko, pokazać i dać. Tylko rodzice, muszą żeby... Muszą sami być świadomi. No właśnie, to, żeby umieć nazwać te uczucia. Przynajmniej muszą, trochę. Tak, żeby tak, muszą je rozpoznawać tak. też u siebie, a wiemy no. jak lata też i pokolenia nas odcinały. Szczególnie też, te, że ogonki, w końcu no. ciągle się chłopcom zabrania pewnych uczuć. Dokładnie prawda. tak. W każdym razie w tym przykładzie no. tata wstał i rzeczywiście odszedł. No, no, że i to po prostu i dziecko dostało potwierdzenie, że tak. tatu jej nie chce, że tatusiowi nie wolno przeszkadzać, że dostaje od niego tylko tą chwilę taką, prawda? Takie, wiesz, I to jest. Zobacz, jak tą dziewczynę to ustawia wobec facetów. Tak. Ktoś na nią skinął, ona jest gotowa już być całkowicie, i już wie, że zostanie w łeb potem, rozumiesz? Mm -hmm. Bo nawet nie wie, skąd to przyjdzie, prawda? Czy on się odejdzie, czy ktoś ją zawoła, czy ona sama nie uwierzy, że w, ma prawo tu być naprawdę. Czuje, że nie jest ważna. No oczywiście Czuje, że nie, jest ważna. nie jest ważna, nie jest wybrana. Byłam też na spektaklu niedawno w teatrze studio. Chłopaki płaczą, też polecam Państwu. Byłam na tym. Też. Byłaś tak, na tym. Tak, I tam tak, jest, tak, bo tak. tu jest perspektywa dziewczynki, a tam jest perspektywa chłopca. Bardzo przejmująca scena, w której właśnie też dorosły mężczyzna opowiada o tym, jak był małym chłopcem i Tata powiedział: Jedziemy na ryby i pa pakujemy wędki, wszystko, piąta rano, jak to wiadomo, o której się jedzie na ryby. Spakowali to wszystko, ponton. Najpierw Tata rozpakował, powiedział: Dmuchaj ponton. No więc ja dmucham, dmucham, dmucham. Mówię, ale fajnie, ale fajnie. Tata pewnie chce mnie nauczyć. Dmuch ponton, dmuchania tak. pontonu, tak? Tata mówi jeszcze bardziej. Super, tata chce mnie nauczyć jak dobrze na napompować no. ponton. Potem tata mówi: Dobra, wsi wsiadam odpychaj mnie od brzegu. I on mówi super, tata chce mnie nauczyć e, jak odepchnąć, a pewnie odjedzie i zaraz ja dopłynę i skoczę. A tata odpłynął, a tata odpłynął tego, wiesz, na tak. sam środek jeziora i ten mężczyzna tak mówi, okej, okay, pewnie tata chce mnie nauczyć cierpliwości, prawda? I czekam. I czekam. E, mija godzina, dwie, trzy. Jezus, Mówię, pewnie tata męką. bardzo chce mnie nauczyć wytrzymałości na zimno, Boże. na głód i tak dalej. W każdym razie, no jak sobie możecie wyobrazić, kończy się to tak, że ta tata Wraca, zadowolony, bo w spokoju, każe się przyciągnąć i w ir, spokoju tak. sobie łowił, nałowił tak. dużo i jeszcze mówi: tatuś wam na obiad rybę załatwił. A chłopiec ma poczucie, czy, czy on ma poczucie, że był statą na rybach. A skąd, no, słuchaj, właśnie. ma trau przepraszam, traumę na właściwie całe życie. Bo się strasznie cieszył. Wiesz, jaką ja miałam traumę a propos takich wypraw? Nie. Nigdy nie jeździłam z mamą na grzyby, bo ona nie lubiła. Jeździłam z nią, uwielbiałam to I oczywiście strasznie się cieszyłam, że jak z nią jeżdżę Ale mama powiedziała Pojedziemy na grzyby Bo moja firma robi to takie Były w socjalizmie cudowne wycieczki Wiesz, autokar podstawiali mm -hmm. dla firmy Wszyscy wsiadali Jechali na cudowne grzyby Ja oszalałam ze szczęścia, bo wszystko Co mama robiła takiego, wiesz No nie tak jak ten chłopiec I tak jak ta dziewczynka z budowaniem zamku Myślę, Boże, z mamą Na grzyby, raz w życiu Słuchaj, spać nie mogłam, trzeba było o czwartej wstać. Ja nie spałam całą noc. Mama mówi, oj, żebym ja tylko nie zaspała. No więc ją tak o tej czwartej budzę, tak wiesz, delikatnie. Mama, my na grzyby. Ma, daj mi spokój, na żadne grzyby nie jadę, zawinęła się i spała. Słuchaj, to jest jedna z prawdziwych, wielkich zdrad w moim życiu. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że dzieci które miały straszne zdrady. Tak. Ja zresztą inne zdrady ze strony mamy też miałam, ale tą pamiętam tak boleśnie, wiesz, i to było, słuchaj, to święto dla dziecka, że człowiek taki dorosły chce z nim coś razem robić. Wiesz, najcudniejsi rodzice to są ci, co się bawią z dziećmi, śpiewają, rysują, puturlają yy, po podłodze, prawda, chodzą na spacery, pkąpią razem. No w ogóle wiesz, po prostu się bawią. I tu ta mama, która nigdy takich rzeczy ze mną nie robiła, i w dodatku zawsze jest jeszcze krytykowa, chce ze mną, żeby. Czyli może coś się wiesz, zmieniło, coś ruszyło, nie? Kurczę, ja płakałam potem płakałam, Wiesz co usłyszałam? Rano na drutę, jak ona już wstała, ja płakam całą już, potem resztę nocy. Podła jesteś, powiedziała mi moja mamusia. Nie zrozumiała tego nigdy. Nic nie chodziło. Mhm. Nic, bo ja jej chciałam zrobić poczucie winy. Ona sobie, rozumiesz, oczywiście je pewnie miała i bardzo nie chciała go czuć. Ale zobaczcie, to są takie historie, ja użyłam określenia proste, proste błahe. Ta. To nie jest e, takie naprawdę znęcanie się nad dziećmi, o jakim też słyszymy i jakie je znamy. Jest. Ale jest. Bo można Ale było, było powiedzieć jest. wcześniej słuchaj, no, chcę pojechać na te grzyby, ale wiesz, jak u mnie ze wstawaniem, wiesz, jak u mnie z grzybami, de facto nie lubię, wiesz, to też by nie było fajne, ani łatwe. Ale na przykład mogę powiedzieć, to chodź, zrobimy coś innego, wstaniemy tak, później, i pójdziemy. Tak. Pójdzie, teraz na przykład, ja teraz będę spała dalej, ale potem cię zabiorę na przykład na lody, albo pojedziemy do parku, albo, prawda? albo pójdziemy sobie kupić grzyby, potem sobie będziemy razem je gotować. Na, na przykład. przykład. prawda? No. Oczywiście. I bardzo cię przepraszam przede mm -hmm. wszystkim, prawda? No właśnie, czy tak. dziecko powinno powinno się powinno. przepraszać, bo Absolutnie niektórzy tak. rodzice uważają, że to jest nadal, że to jest jakby, że autorytet mm. się osłabia. No wtedy, bo oni jak w ogóle nie mają dziecko. poczucia, że mają autorytet, rozumiesz? Okay. Więc jeżeli jeszcze powiem przepraszam, to znaczy, że wyjdzie na to, że to wszystko jednak przeze mnie, rozumiesz? Jak mają taką w tyle głowy, wiesz. Obawę, że są nie w porządku, to bardzo chcą to ukryć również przed sobą, a na pewno przed dzieckiem. No właśnie, bo no? rodzice, którzy mówią przeprasza, mają wielki autorytet u rodziców, chyba że robią to bez przerwy. Mhm, to tak, rozumiesz, aha. że bez przerwy zawodzą, zawodzą i bez przerwy i... przepraszają? No to dziecko wie, że to jest sposób na to, żeby im wodę zmusło zrobić. No bo nie da się uniknąć popełniania błędów, ale nie, rzeczywiście no, kochani, takie wiesz. sytuacje też czasem nie wiemy, że dziecku na czymś zależało tak, tak bardzo. Nam się wydawało, że to, tak jak mówisz, że to zwykłe grzyby, a naprawdę jesteśmy zmęczeni. Tyle zmęczone. razy jeździła na te grzyby z nianią. No prawda? nie? O co jej chodzi? Co jej chodzi. Ale jeśli zrozumiemy, ale tobą, że to było ważne, kobieta, to można tobą. to naprawić, jakoś Oczywiście, załagodzić. No, tak? Można przynajmniej dać do zrozumienia, że dotarło do mnie mamusi, że ty naprawdę z tego powodu się źle czujesz bardzo. I że to nie jest przeciwko mnie. Wiesz, ja mam takie, taki przykład, który obrabiamy sobie, jak tam pracujemy nad relacjami z dziećmi. Wiesz, że dziecko na przykład jest złe na matkę, takie paroletnie, bo to wtedy się takie rzeczy, że tak powiem, klarują, czy nawet wcześniej. I mówi tak, nie lubię cię, nie, dziecko, nie, jeszcze tupnie, jeszcze popatrzy na matkę ze złością. No i teraz, ile jest możliwych różnych reakcji. Niektóre mamu się mówią, cicho szczeniaku, nie wolno tak do matki mówić, no i oduczają później to dziecko w ogóle wszelkich, wiesz, prób takich. Inna powie tak, no nie spodziewałam się tego po tobie. Jak ty się zachowujesz, co z ciebie za dziecko? Na trzecia powie, to ja tyle dla ciebie robię, to ja ci wczoraj gotowałam specjalnie ten szpinak. Czy ja musiałam ten szpinak gotować? No kurde, musiała jednak, wiesz, bo gotowała, nie? A ty nawet, to ja ci tyle, to ja ci tu wszystko przynoszę, to ja ci dla ciebie myślę, a ty się tak do mnie odz I Rozumiesz, to są wszystko dysfunkcje, oczywiście. A po prostu można powiedzieć, kochanie, rozumiem cię, że jesteś na mnie zła, bo nie robię teraz czegoś, na czym ci zależy. Ale ja uważam, że to nie byłoby dobre, bo może ci wytłumaczę, a może to, to na razie, może pojmiesz, byłoby fajnie. Ja cię bardzo kocham, ale możesz się na mnie złościć. Rozumiesz? To jest normalne. To jest zdrowe, bo matka się wcale nie boi, bo wie, że ma taki autorytet, bo jest matką, bo jest fajną matką. I to jest to pojęcie wystarczająco dobrej matki. Jak się kobieta czuje ze sobą, wiesz, że ma tą bazę w środku. No przecież to jest moje ukochane dziecko, przecież na moje ukochane dziecko. Od czasu do czasu to sobie trochę krzyknę, to sobie pomarudzę, to je może nawet tam, wiesz, ścierą, że tak bym przegonił, ale nie Ach. będę go bić No do w życiu. Tak, okay. Nie, bo to jest, wiesz, no takie ścierą, bo ty, to ty mi stąd, wiesz. Skuch, taka nie? ściera, dobrze. taka ściera, nie żeby, żeby wiesz, uderzać, że jednak dobrze. jest ingerencja w ciało. I w ten, tą przestrzeń suwerenną mhm. dziecka, ale ma, ale mogę powiedzieć, wiesz co, ja bym cię teraz tak bym cię zakręciła, to bym tak bym cię ciapnęła na biegun północny, nie? Bo mnie tak, się, tak się, przez ciebie, ja się zdenerwowałam tym, co zrobiłeś, bo, bo mam na przykład dzisiaj trudny dzień, rozumiesz? To jest, to jest genialne tak mm -hmm. mówić. No a potem można powiedzieć: wiesz, co już jesteś na tym biegunie, wracaj szybko do mamusi, wracasz, zabieram cię z powrotem pod ciepły kocyk, bo wcale nie chcę, żebyś tam był. Rozumiesz, znam taką rodzinę, to u pani sickiej tak było w domu znacie to mm -hmm. nazwisko, no Otemka myśmy książek, tak. uwielbiały, mam nadzieję, że dziewczynki dalej czytają, może niektórzy chłopcy. U niej się robiło tak, że jak ktoś był zły, to to nazywał, tylko robiło się z tego troszkę taki kabaret. Ale jestem na ciebie w tej chwili wściekła. O jak ja bym ci teraz, co ja bym ci teraz, wiesz, abyż, a może bym cię na przykład w takie małe paseczki pokroiła, ale cholera jak potem poskładać z powrotem, wiesz? Robimy z tego naprawdę mówimy o tym, co czujemy. Nie udajemy, że nie chciałabym cię pokroić w paseczki, mm -hmm. tylko jednocześnie, jak już to powiedziałam, to już przechodzi, rozumiesz? Bo jak się to robi natychmiast, to się nic człowieku nie składa. Nie, wiesz, nie ma tych złoży, prawda, mm -hmm. które, które się zbierają i potem tak wytrzymuje, wytrzymuje, ale ten Bachor mnie doprowadza potem już do szału. I przy którymś razie, jak wybuchnę, to dziecko ma poczucie, że chce go zabić w tym momencie. Ja już z tobą nie mogę wytrzymać! Ile ty mnie kosztujesz? Co to jest w ogóle za zachowanie? Jak można się tak do matki odzywać? Jezus, co ja zrobiłam? Wiesz, kim ja jestem? Jak ona mnie już nie, wiesz, nie znosi, nie lubi. Wyjdź, nie mogę patrzeć na ciebie. Przecież to są wiesz teksty, nie wzięłam ich z niczego, tak, kochani. Stało się z czasem, że na przykład dziecko jest w jakimś niebezpieczeństwie na przykład o. podchodzi. Wtedy krzyczymy strasznie, tak. widzimy, że dziecko aż truchleje tak, po prostu. Tak. I wtedy rzeczywiście jest takie, jak to minie niebezpieczeństwo, to można podejść Przepraszam, że krzyknęłam, ale po prostu bardzo się bardzo przestraszyłam. Się tak. A często dziecko dostaje w, w, w dupę. Albo no dostaje, tak. Tam, ono, gdzie i tak ty już wyłazisz, jest, ono i tak, że. Ono i tak, gdzie ty chodzisz jeśli tak, chodzi tak. na ulicę, no ale ono właśnie zupełnie nie zauważyło, że jest na ulicy. Tak. tak, mówimy to wszystko po to, żeby powiedzieć, że te małe rzeczy, raz, żeby powiedzieć to rodzicom, że to też ma znaczenie i że można za nie przeprosić, a też i dzieciom, że to, że to pamiętamy, to znaczy, że w tym jest zaklęte coś, jakieś tak, nasze tak. poczucie, które nam. Yy, które groździć w środku płaci. bardzo. Ono tam, a ja to nazywam gnije. Gnije w środku, jest gdzieś upchnięte pod takim strupem. Mhm. I ten strup się wydaje, że on jest suchy. Ale w środku jest ta ropa. I terapia między innymi bardzo wyraźnie polega na tym, że niestety te strupy znajdujemy. Niestety, albo na szczęście w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o efekt na szczęście. Ale jest znajdujemy. Czasami je trzeba czas zedrzeć jednym ruchem, i to jest wiesz. Ból. Czasami się go tam rozmiękcza, prawda? Się go tak jakby obchodzi wokół i sieda, czy na. Tak jak czasami nam takie pryszcze różne giną, prawda? Jak je mhm. smarujemy jakimś, wiesz, dobrym smarowidełkiem, więc to różnie bywa. I dopiero jak znajdziemy, co jest pod tym strupem, i to wyczyścimy, tutaj jest wyczyścić skutki, prawda? Mhm. W tej książce bardzo. Dobre, to dobra książka, to nie ona jedna mm -hmm. o tym jest, e, to wtedy zaczynamy czuć, że owszem jest blizna, ale ona jest sucha, czysta, nie? I o, w dodatku jak to z bliznami, one się powoli tylko robią takie, wiesz, mniej wyraźne, nie są już różowe czy sine, są miększe, są, tak. wiesz, takie cieniutkie już potem czasem, to są moje blizny, ale to oczyszczanie, tak już na konkretnym przykładzie, polega na czym? Na tym, że na przykład mówimy, tak, to była krzywda, mama i tata... Po dada... pierwsze przyznajemy, że była krzywda, ale też mhm. jest taka bardzo ważna metoda, że żeby nie mówić tego naszym rodzicom żywym, Właśnie. często już starym, często zmęczonym, często chcieliby mieć już spokój po tym wychowaniu dziecka, prawda? Jak to zrobili, tak to zrobili, tak jak umieli. Prawda? Jeśli chodzi o nich. Dali też Dali, Co, mieli, co tak? mieli, nie mogą dać spustego, więc jest też taka dobra bardzo metoda. To są metody takie geszczaltowskie, że wiesz, tak zwane gorące krzesło. Siadamy, wiesz, na jednym, naprzeciwko sadzamy kogoś z grupy, albo wyobrażamy sobie, jak to jest w terapii pojedynczej, czyli w tej, wiesz, face to face, no to na przykład na tym krześle wyobraź sobie twojego tatę czy mamę, albo oboje, no to zależy, mhm. co tam mamy do, do załatwienia. Czy do obojga, czy do, do tego i mów do niej, bo bardzo jest ważne. Opowiesz dobrze, coś już ulży, ale ta konfrontacja z osobą, która była tutaj przyczyną. przyczyną mm -hmm. tak I czasem się bardzo dzieciom, czyli dorosłym dzieciom, miesza. No bo moja mama była biedna, była dobra, starała się. Okej, okay. odróżnij mamę dobrą, starającą się, ciepłą, której współczujesz, którą rozumiesz, od tej. Która się na przykład zapomniała i tak cię obsobaczyła, że ci to rozumiesz zostało na przykład, wiesz, na lata. Albo robiła ci czasami różne takie przykre rzeczy wtedy, kiedy sama była, wiesz, w gorszej formie, czy, Czyli czy ten. Osobę od czynu, tak? Oddzielamy Sobę, trochę? Osobę czy od czynu to mm -hmm. raz, mm -hmm. ale głównie to tą dobrą od tej niedobrej. Aha, Mamy, okay. rozumiesz, tak. Bo to jest tak, jak sam człowiek o sobie wie. Czasami mam do tego swojego męża. Świętą cierpliwość, I powiem, kochanie, przejdzie ci, zobacz, zobacz, na pewno sobie wiesz, poradzi tak samo jak do dziecka. A czasem mówię, Jezus, już nie mogę tego słuchać, prawda? Mm -hmm. A jeszcze czasem mi potrafi być jeszcze bardziej przykre, zejdź mi właśnie z oczu, bo już po prostu tym żygam, nie? No, więc wiesz, no, masz problem z traumą, masz z przykrych doświadczeń, a nie z dobrych. Czyli w naszym rodzicu jest rodzic dobry Oczywiście. i rzeczywiście. Rodzic, rodzic, tak? rodzic średni, nijaki o. i tragiczny, prawda? Mm -hmm. No, są tyrani, którzy są głównie tragiczni. To znaczy są głównie, wiesz, napastliwi, przemocowi. No, tu się czasami naprawdę nie da znaleźć, nie da znaleźć nic tego dobrego. Tego dobrego. No naprawdę no. tak bywa. Mm -hmm. Trudno. No to wtedy mamy tylko tego tyrana, wiesz, na, na początku, no, no przed dobrze. sobą. Oddzielamy. I i teraz oddzielamy. I teraz mówimy od siebie z brzucha. Po pierwsze, wracamy do tych wspomnień, a pamiętam, ja mogłabym powiedzieć, prawda? A jak żeśmy na te grzyby miały jechać, to żeś ze mną nie pojechała, żeś mnie fuknęła na drugi dzień. Powiedziałeś, jak ja płakałam, że jestem podła, ja się czułam okropnie, i wiesz, jeżeli mam to na wierzchu, to zaczynam płakać. Teraz to ja już o tym mówię, wiesz, to są tylko opowieści, bo ja ich używam jako przykładów, prawda? Ja już dawno przepracowałam te rzeczy, wiesz, ale czasami sobie jak mi jest przykro w związku z mamą, to sobie też łezkę wypuszczę. I, i czasami też zresztą i z te skroty, i z miłości przecież ją kocham. I wiesz, i jakby tak szukam wszystkiego, sobie nie muszę się spieszyć, bo to jest taki mój moment. Jestem w takim tunelu wtedy, wiesz. Przeszłości można, ludzie to umieją. My w ogóle mamy cudowną pamięć, wszystko w ciele pamiętamy, wszystko pamiętamy. Tylko trzeba, żeby sobie pozwolić, na to, żeby się to ujawniło. I samo zaczyna płynąć. Wtedy już widać, że człowiek naprawdę wiesz, puścił obrony. Bo jeszcze czasami bardzo długo trzeba popracować nad tym, że a nie, nie wypada tak o mamie, a to nie, ma, a co wy o mnie pomyślicie, ale przecież ja ją kocham, ale przecież ona była dobra, ona źle nie chciała, wiesz, I to tak, ja nie? byłam złym dzieckiem. To ja byłam tak? złym dzieckiem mm -hmm. i to weszło temu dziecku tak strasznie, że przecież no miałaś prawo, prawda? No dobrze, ale jak się w związku z tym czułaś, bolało, prawda? No to powiedz o bólu, przez to był twój ból. No i wiesz, jak już popłacze, czasem krzyczy, czasem wiesz, sobie pozwoli na mocne słowa, co oczywiście wiesz, to dlatego się to robi, wiesz, w intymnym miejscu bezpiecznym, żeby ci się tu nikt nie wstrącił. Tu nie ma być ciocia, która powie, jak ty możesz na mamusie, prawda? Co czujesz? Ulgę. To jest, słuchaj, co czujesz? Spokój. Co czujesz? Czasami szczęście. Nareszcie powiedziałam, czego nigdy nie mówiłam. Albo... Boże, chyba naprawdę coś ze mnie wyszło, bo to ja potrafię. Wiesz, to są takie, to są takie odkrycia, no ja mam nagrodę za tą moją pracę Nieprawdopodobne, jak ja patrzę na takiego człowieka, który się raptem jakby wzniósł, rozumiesz, dwa centymetry całym swoim ciałem nad ziemią, rozumiesz. I po prostu lewituje, wiesz. I potem siedzi przez resztę. Ja mówię, teraz już się nie musisz tak bardzo słuchać, bo ja mówię o pracy w grupie, bo ja już teraz tylko w grupach. Zresztą właśnie to jeszcze lepiej wychodzi, bo ludzie są świadkami i potem wszyscy mówią: Jezu, jak tyś to zrobiła, jak ci współczułam, ja tak samo miałam w domu, a ten twój tata to naprawdę był dla ciebie okrutny. Boże, za co dla takiego małego dziecka? Wiesz, ona dostaje prawo, dostaje przyzwolenie, zrozumienie, dostaje też potem bardzo dużo, wiesz, ludzie się ściska. Niektórzy, wiesz, ja mówię, Zapytajcie, czy ona chce w tej chwili być uściskana, bo niektórzy chcą, inni, niekoniecznie. Może być tak, że cała grupa ma ochotę uściskać, no to wiesz, jakie dostajesz Wszyscy ci mówią, że my jesteśmy z tobą, że wspaniale, ona jeszcze czasami pyta, no ale czy ja to mogłam tak powiedzieć, no pewnie, że mogłaś. No to jest przecież twoje prawo. No poza tym nie mówisz tego do mamy. Wiesz, tak naprawdę chodzi o to, że dzieci dorosłe swoim rodzicom bardzo często oddają, ale dostają, oddają na odlew. Oddają, krzycząc, wiesz, wrzeszcząc, płacząc, yy obsobaczając, bo mają taką ilość zebraną w sobie, wiesz, żalu wściekłości, czy właśnie tego poczucia krzywdy, a jako dzieci byli bezsilni, bo dziecko jest bezsilne wobec rodziców, no to teraz, rozumiesz, wywalają. I matka mówi, Boże, to ja całe życie, rozumiesz? I matka mówi, to co ty masz do mnie? To wszystko ja? Wszystko przeze mnie? Tak, bo byłem... I rozumiesz, i robi się taka afera, która jest nieuprawniona. Bo przez to, że zbierało, przez to, że mamusia się bała usłyszeć wcześniej, że się nie zgadzała na to, że dziecko tupnie i powie: Ja cię nie lubię, albo a ty jesteś dla mnie niedobra, teraz przecież, w tej chwili, nie w ogóle, prawda? Matki, które się boją, że są złą matką, moja się bardzo bardzo że jest złą matką, bardzo. I potem, no, nie zostawię ten temat. No, nie Bez chcą wygresji. słyszeć tego, tak? tak? Nie, nie chcą, chcą pozwalać usłyszeć. na takie nie, absolutnie. Reakcje, tak. I ci wpycha z powrotem do buzi, w związku z czym te wszystkie żaby, które chciałaś, wiesz, wyrzucić z siebie, wracają. Jak robisz to w grupie, albo przy terapeucie, który wie, po co, rozumie, sam cię, wiesz, że tak powiem, towarzyszy w tym, nie ma ani, wiesz, oceny, nie ma odrzucenia, nie ma kary, nie ma, a jest ulga. A ulga ta jest po prostu fenomenalna, bo ona pokazuje, co to znaczy zwalić z siebie ileś wstydu, ileś złości, ileś żalu, iluś, ileś poczucia, że jestem do dupy. I raptem Jezu, to ja się tak mogę w ogóle czuć. Ale też chciałam tutaj dodać, że czasem, jak to wszystko wyjdzie i zrozumiemy, że to była krzywda, mimo że wydawało nam się, że wszyscy się staraliśmy, ale ja czułam ból, ja czułem frustrację, ja czułem pozamykanie. I jak to otworzymy, to jest też taki czas, że czujemy taki gniew do rodziców, tak. i to może trwać. Może. I, I nawet chodzi o to, żeby tego że musi. Nie wyrzucać, że na raz czemu się nie, ja jestem na raz taki się nie zły, uda. Tak? No Czasem znam ludzi, parę osób, które zrobiły tak mocno to. Żeby już i rzeczywiście było już, ale to jest wielka rzadkość i to ktoś musi pójść na tak zwany full kompletnie, wiesz, są tacy A zwykle jest tak, że to ludzie. trwa tak, i co chwila się coś tak, przypomina. Tak, taki proces tak. jest. Poza tym się na przykład potem przypominają dzięki temu wcześniejsze albo kolejne, albo późniejsze, tylko mocniejsze Tak kawałki. i to cię coraz bardziej wkurza, Może coraz być, bardziej tak. I na przykład nie mogę patrzeć na moją matkę teraz, nie mogę, ale to nie dlatego, że już nigdy nie będę na nią mogła patrzeć. I tego się też nie ma co bać, prawda? Z tym, że wiesz co, no są czasami tacy rodzice, od których w ogóle naprawdę trzeba być bardzo daleko. A to, to, to jest bez, inny, tak, kawałek. to jest zupełnie tak. inna historia. Jeżeli tak, rozumiesz kiedyś... tatoś cię przypalał papierosem, albo cię jeszcze nadużywał seksualnie, rozumiesz, bo uważasz że z jego własnością. Albo który cię nadal bez, bez gnoi bez No Gnoi cię rozumiesz to, i robisz. robi ci bez przerwy, wiesz, straszliwy ból. A matka cię w ogóle nie chroni. Mhm. I jeszcze mówi daj spokój, to ojciec twój jest, na kogo ty wiesz. Narzekasz, on robił co wiesz, zarabiał na nas i tak dalej, prawda? No to trzeba się od nich wiesz, czasami w ogóle, że tak powiem, odciąć. Tak, i coraz więcej też jest tak. takich relacji osobistych no. o tym, że odciąłem się tak. od mojej rodziny i tak. to było najlepsze, czy odcięłam tak. to zrobiłam. Jeżeli rodzina, bo rodzina ma wtedy wielkie szanse, zauważyć, że to dziecko się odcięło mhm. i zobaczyć, że może jednak wcale nie jest to dla nich takie proste. Tak zwane, wiesz. Jak to powiedzieć? No jednak niekompletnie zdegenerowane osoby. No mają żali pustkę, że dziecko odeszło, wiesz, i zaczynają się nas przykład, Najpierw się wściekają. Ja już nie chcę mieć z nim do czynienia, mówi tatuś do matki, ty nie dzwoń do niego. On nas obraził, potem matka pomyczy albo odwrotnie, prawda? Bo czasami mausza jest bardziej taka, wiesz, zawzięta, czasami tatuś. No i tam po jakimś czasie, no wiesz, no to nasze dziecko, no może jednak wiesz, no może niektórym nawet przychodzi do głowy, żeby po iluś tam latach powiedzieć, przepraszam, co jest, wiesz... Wielkie, ale to też trzeba szaleńczo docenić, wiesz, mm -hmm. szalenie. I znam przykłady, słuchaj, cudownych. Taka Baśka, jedna baśinka na B się nazywała, nie będę mówiła tu ten. Załatwiła tak cudownie, pozytywnie swoją rodzinę. Miała strasznie. Ona ich przerobiła, słuchaj. Nie w tym sensie, że wiesz, była ich terapeutką, tylko była tak wprost do nich, tak uczciwa, tak siebie nie dawała, że do jej rodziny dotarło, że oni ją stracą całkowicie, jeżeli oni nie zaczną jej słuchać. Nie w sensie, że będą posłuszni, tylko że zaczną rozumieć, co ta kobita do nich wiesz, mówi i co im pokazuje. Słuchaj, ona ma w tej chwili rewelacyjne wiesz, te Też znam takie tak. przy ja też przykłady, nie nie że wywalenie, tak. nawet odcięcie złoś po jakimś czasie, powoduje, że dochodzi do, do jakiegoś do, tak. uzdrowienia, do uzdrowienia. No bo się robi przestrzeń na tak. to, rozumiesz, bo poza tym rodzice mają na przykład często poczucie, że ten ich autorytet to ma polegać na tym ja powiem, a dziecko zrobi. Rozumiesz? Albo uznasz, że to jest jedyne słuszne. No guzik, prawda? W ogóle autorytety nie na tym polegają. Autorytety dzieci sobie wybierają same. Mm -hmm. I dorośli ludzie też wybierają sobie sami autorytety i to są najczęściej ludzie, którzy mówią: "Kochani, przyjrzyjcie się, może być tak, może być tak, może jest dla was tak, może wolicie to. Sprawdźcie, zróbcie, sprawdźcie." Ja robię tak, ale mogę nie mieć racji. Ale oczywiście największe autorytety mówią: "Nie słuchaj nikogo, nawet mnie." A, no, tak. To dopiero to jest. jest mistrz, mądry. mówi prawdziwy mistrz, mówi: "Mnie nie, nie słuchaj." Posłuchaj i wybierz. Mhm. Posłuchaj i sprawdź, co ci pasuje z tego, co ja. Mówię. Jak ci nic nie pasuje, wywal wszystko za okno. Po to ludzie, niektórzy rodzą dzieci, żeby wobec niektórych istot mieć absolutnie zagwarantowaną wyższość, władzę i pewność tego, że mogą zgnoić tego kogoś, kto ich nie słucha. I niestety niektóre dzieci są gnojone, a niektóre, co im bardzo gratuluję, szalenie. Się cieszy, że są takie. Są szanowane, lubiane, brane pod uwagę, traktowane jak członek rodziny, jak fajna nowa osoba, która przyszła wiesz do tego domu. Tak. Jak ktoś, to wnosi coś. Zobaczcie, fajni rodzice nawet miewają dzieci chore i niepełnosprawne i mówią: Ja się od niego uczę. No bo to jest cudowne. Rodzice yy, Otwarci, rozwojowi otwarci są rodzice są ciekawi. Rodzice. Może no. już to mówiłam w naszych podcastach, ale może tego nigdy za dużo. Jak jesteś już człowiekiem, którego rodzice nie mogą już wychowywać, bo już jesteś na swoim, to przestań się ich czepiać, zajmij się oczyszczaniem siebie z tych traum czystych bólów, czystych braków. Naucz się wybierać wśród ludzi, ludzi, którzy cię będą szanować, lubić, bo jest za co. Ty ich też szanuj i lub, a nawet kochaj i daj się kochać, dziewczyno, nasza książka. Daj się pokochać, dziewczyno. I do rodziców, kochani, nauczmy się tak. Dziękuję wam, kochani, za wszystko, co daliście. W niektórzy się aż wzdrygają, nie? Dali. Naprawdę dali, naprawdę się zajmowali, nawet może jeżeli nie chcieli, nawet, to to robili. I bardzo często przekraczali własne progi. I nie chciało im się, a robili, prawda? Byli źli, a robili. Kochani, wychowali, bo jeżeli ty jesteś tutaj teraz z nami, to znaczy, że jesteś fajną osobą, prawda? Szczególnie ci, co przychodzą na terapie, na warsztaty, to są cudni ludzie. Uszanujcie to, coście dostali, a to, czegoście nie dostali lub dostaliście niedobre, rozliczcie się właśnie w bezpiecznych warunkach, nie plując i prawda, mszcząc się na rodzicach, bo to nigdy nic dobrego nikomu nie przyniosło, a potem, kochani, powiedzcie, a teraz ja idę swoją drogą i od czasu do czasu muszę się napić na wasze i moje zdrowie, Yy, Przerwana kawę z Kasią Miller. <gry> Od czasu do czasu albo lubicie się z nimi spotykać, to się spotykajcie. Jak lubicie się spotykać rzadko, to się rzadko spotykajcie. Jeżeli bardzo rzadko się lubicie spotykać, to się bardzo rzadko spotykajcie. Ale wyślijcie co jakiś czas kartkę. Powiem wam, kochani, kartkę, nie SMS-a. Oczywiście, SMS-y też możecie wysłać, ale kartka to jest teraz wysiłek. Krótki liścik, zdjęcie waszego dziecka, zdjęcie wasze wszystkich razem w Zoo, kochana mamo, kochany tato, albo drodzy rodzice, albo szanowni rodzice, rozumiecie, nie piszcie tego, co nie czujecie. To jest w ogóle nigdy siebie samych nie okłamujmy. Szanowni rodzice jest bardzo eleganckie. Wysyłam wam z przyjemnością wiadomość, że wszyscy jesteśmy zdrowi, dobrze nam się wiedzie, dziecko rośnie, opowiadamy czasem o was, bo czy czasami przecież uciekamy przed tymi rodzicami za granicę, nie? Czasami do innego miasta. Chcecie się spotkać na święta? Jedźcie tylko, zastanówcie się, czy jedziecie na święta, bo chcecie ich zobaczyć, czy dlatego, że to jest jakiś mus. Bo wtedy to nie będą święta. Ja oczywiście nikomu się nie ośmielam mówić, nie jedź do rodziców na święta, jak czujesz, że chcesz. Ale to chcę ma być też świadome. Ale co jakiś czas, słuchajcie, jaka to jest cudowna dyploma. Dziękuję wam za wszystko, co od was dostałem. Mało tego, jak podziękujecie, ponieważ to, że mam teraz w życiu dobrze, jest też waszą zasługą. Słuchajcie, to jest prawda. Bo nawet jeżeli musieliśmy ileś odkopać tych, prawda, kamieni w piwnicy naszej, no to to od Odkopywanie nas bardzo wzmacnia i bardzo dużo uczy. Ja mojej mamusi napisałam taki list, za wszystko ci dziękuję. Ona się popłakała i powiedziała, nie pisz do mnie takich listów. Ja się pytam dlaczego, bo ja nie wiem co z nim zrobić. No bo taka była mamusia. Ja wie, kochana, po to Ci napisałam, żebyś się ucieszyła. Jeżeli nie potrafisz, teraz może za rok, może za jakiś czas, to jest wszystko prawda, co Ci napisałam. I już, i a we ze mnie wyszła w wdzięczność. I to jest też leczące. Leczące dla nas, dla dzieci. Pamiętajcie, oni naprawdę już nam nic nie mogą zrobić, chyba że my sami pójdziemy do nich i poprosimy, żeby nas kopnęli w dupę. To nas kopną. <gry> Czyli podziękujmy za, za to, co dali, bo tak, na pewno coś dali, dali, a to, czego nie dali, musimy sobie dać sami. Dokładnie i wziąć od innych ludzi i wybierać. Prosić na przykład. Prosić, też. sprawdzać. Nie dziwić się, że ktoś też nie ma. Przede wszystkim zobaczyć, czy ci rodzice, oni nie mieli fajnego życia. Jeżeli byli na przykład ponurzy, jeżeli byli złośliwi, jeżeli byli, wiesz, chorzy ciągle, kurde, nie ma czego zazdrościć. Wy macie lepsze życie. Cieszmy się naszym życiem i mówmy, naprawdę, wasza też zasługa. Bo oczywiście, że możesz sobie człowieku powiedzieć, moja ogromna zasługa, nawet warto, żyć, Ale ich też. Czyli Poza idź, tym Cię, tak, kurde, urodzili, no. Tak jest. By, bez nich by Cię nie było. Urodzili, spłodzili, jednak wychowali. E, tak, jak nawet, mogli. Tak, tam. jak mogli i potrafili. No, czasem wytresowali. A ale. czasem wytresowali. E, czyli idźmy swoją drogą, tak. ale uśmiechając się i machając się tak, w ich Tak, przede wszystkim ciesząc się z tego, że już jestem, jakby nie to, że zostawiam ich, tylko idę do przodu, który jest moim przodem. Tak jest. Mój przód Mój to jest przód. dobry przód. tak. Dziękuję ci Kasiu. za no, kochanie was wszystkich. Kolejną mądrą lekcję. A ja Aj, suku, suku. Chcesz poczytać więcej? Zajrzyj do magazynu zwierciadło i na www.zwierciadło.pl Chcesz posłuchać więcej? Jesteśmy na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube oraz na zwierciadło.pl.